Jest i Focus. Jest i właściciel. Witam. Adam. Michał. Michał, Ford Focus. Co się w takim samochodzie może popsuć, że nie może sobie z tym poradzić? No właśnie, ciężko powiedzieć, co się może popsuć. Tak naprawdę. O, ramki TFN Turbo masz? No, oczywiście, że tak. Oglądasz? Oczywiście. To się chwali, już masz 2 punkty więcej. O, pokrowce z ekoskóry widzę. Dobra, to jest benzyna. Tak, dwulitrowa. Dwulitrowa. Jest oszczędność w postaci LPG? Oczywiście. Oczywiście. Odpal go, zobacz o co chodzi, bo znaczy, pisałeś tak enigmatycznie, że wszystko było robione, a znaczy wszystko. Znaczy, bo to dosłownie było wszystko robione. Jak jest zimny, odpala, ale chodzi, no tam słyszysz jak. On na jednym mi chodzi. Na jednym? A weź kluczek, otworzymy maskę. Dobrze. Ops. Coś dziwnego tu się dzieje. No jest to dziwna przypadłość, trzeba przyznać, prawda? I w drugą. O, odbiło. Proszę pana. Nasi to byli, chciałoby się powiedzieć. Tak, właśnie. To, co tu jest porobione, po... No, nie powiedziałbym, że to mechanicy byli. Bardziej rzeźbiarze. Słuchaj, ty masz jakiś swój jeden warsztat, czy...? Znaczy, na ryw byłoby zaprowadzone do po prostu znajomego do warsztatu, który nie podołał. Mhm. Zaprowadzone było do następnego, tak. Który tak samo podmieniali, próbowali podmieniać liczniki, bo stwierdzili, że to może kwestia immobilizera, jakieś wynalazki, potem trafił. Może być immobilizer w tych samochodach, może być. Ale podobno niby robili to i dalej no. Był ten sam problem. Na końcu trafił do autoryzowanego serwisu Forda. I tak samo rozłożyli ręce, próbowali podmieniać sterownik silnika, kodować, no cudawianki po prostu się działy i dalej... Znaczy, cudawianki ty masz pod maską, kolego. No to tak, to właśnie zostało po naprawach. Dlaczego nie możesz założyć ty opaski, tylko masz atrytkę? No jesteś młody człowiek, no muszę ci narzucić, przepraszam, no, że w telewizji, ale muszę, no. Tak się nie dba o samochody. Znaczy nie, to już nie akurat. Nie ty? To było w sensie jak oni tutaj robili, bo to było wszystko porozbierane, co nie? Tutaj. Okay. Okay. Oni wymieniali, próbowali wymieniać przepływkę, przepustnicę. Ty zdublowałeś wartość samochodu, co? Odważnie. Ja do domu w ogóle nim dojadę? Dojedziesz, choć nie powiem, może po drodze sprawiać problemy typu zgaśnie nagle, trzeba go po prostu zgasić, odpalić jeszcze raz podczas jazdy. I jak go odpalę, poprawia się coś? Tak, będziesz dalej jechał. To będzie długa podróż bardzo. Daj kluczyki. To będzie magiczna podróż. Dobrze, zrobię sobie porządek w garażu, bo nie mogę na to patrzeć po prostu. To jest jakiś obraz nędzy i rozpaczy.